Z mieszkańcami Cerekwicy i sąsiednich wsi spotkał się burmistrz Robert Luchowski w ramach cyklu spotkań zaplanowanych na podsumowanie roku działalności burmistrza na czele gminy Żnin. Na początku kadencji niektórzy pytali, czego my chcemy? No, przecież robiliśmy tak czy owak i przecież nikt nam nigdy nie zwracał na nic uwagi. I proszę Państwa, no, był taki czas, że się okazało, że nie wszystko to, co nam się wydawało, że robimy dobrze, dobrze de facto robiliśmy. Być może brakowało tej komunikacji, którą mamy teraz i będziemy się spotykali z sołtysami w naszej gminie tak często, jak będzie taka potrzeba. Dlatego, że na niektóre rzeczy chcemy Państwu zwracać uwagę, my też się wciąż uczymy, prawo się zmienia i ta działalność musi się odbyć zgodnie z prawem, dlatego, że mówimy tutaj o gospodarowaniu środkami publicznymi, więc jest to materia niezwykle delikatna, a jak Państwo wiecie, za tą Państwa działalność odpowiada burmistrz osobiście. I chciałem też tutaj, korzystając z okazji kilku sołtysów w tym jednym miejscu, bardzo serdecznie Państwu podziękować i przede wszystkim za wyrozumiałość, bo rzeczywiście, jeżeli się prowadzi pewne działania jakiś dłuższy okres czasu, one nie są korygowane, one nie są na bieżąco monitorowane, czy jest to działalność do końca zgodna z prawem. Czy to chociażby w ujęciu Funduszu Sołeckiego, gdzie wyraźnie na początku kadencji powiedziałem, że będziemy stawiali na rozwój, na inwestycje. Wykonuję oczywiście swoją pracę administracyjną w urzędzie, ale jednak staram się być w terenie i obserwuję, jak też tutaj Państwa obszar wiejski się rozwija. Rzeczywiście ta Państwa działalność jest tutaj widoczna, a że ja nie mam zwyczaju się zbytnio wtrącać i pokazywać Państwu palcem, co powinniście robić, zresztą to byłoby pewnie niewłaściwe, bo na pewno niewłaściwe. W związku z tym ufam, że poprzez przekazywanie tych środków z budżetu gminy Państwo jako Rada Sołecka, jako Sołectwo Zebranie Wiejskie doskonale wiecie, jak te pieniądze spożytkować. Jedynie chodzi nam tylko o to, żeby te środki bardziej przesuwać na inwestycje, na tę pozostałość, pozostawienie po sobie jakiegoś trwałego śladu na wsi. No, czeka nas w przyszłym roku wydarzenie dość szczególne na terenie Państwa tutaj, w Państwa rejonie tutaj, dlatego że otrzymałem wniosek z sołectwa Kaczkowo-Kaczkówko, wniosek mieszkańców o rozdzielenie Kaczkowa i Kaczkówka. I to jest to wydarzenie, które pewnie nastąpi z początkiem roku kalendarzowego. Na tej sesji grudniowej będziemy przyjmowali pierwszą uchwałę o rozpoczęciu konsultacji społecznych. Powiem tak, ja nie mam na to wpływu oczywiście bezpośrednio, natomiast nie uważam, żeby rozdział tego małego wszakże sołectwa na jeszcze mniejsze sołectwa był pomysłem dobrym. Z punktu widzenia, już nie chcę mówić tutaj mieszkańców, bo ja myślę, że funkcjonujecie Państwo, skoro funkcjonujecie Państwo od lat i dotąd nie było żadnych problemów, więc ja myślę, że to funkcjonowanie tego sołectwa Kaczkowo-Kaczkówko mogło być kontynuowane. Natomiast chcę zwrócić uwagę na stronę ekonomiczną. Na rozdziale sołectwa nie zyska ani Kaczkowo, ani Kaczkówko, ponieważ ten słaby budżet, którym Rada Sołecka dysponuje, będzie jeszcze mniejszy. Pytanie, co z jeszcze mniejszego budżetu można dla wsi zrobić, ale decyzja będzie należała oczywiście do mieszkańców. Ja oczywiście zaakceptuję wybór mieszkańców, natomiast jeżeli chcecie Państwo znać mój pogląd, to ja generalnie jestem za tym, żeby sołectwa były silne, a jeżeli z małego sołectwa mają powstać jeszcze dwa mniejsze, no to pewnie nie jest to dobry prognostyk. Dotychczas dużo się mówiło o Żninie. Ja chciałem zwrócić Państwa uwagę, że my promujemy markę gmina Żnin. Nawet na sztandarze, który został ufundowany na 25-lecie samorządu, nie ma miasta Żnina, tylko jest gmina Żnin. Jest to taki symboliczny przekaz tego, że gmina Żnin to nie tylko Żnin, ale to przede wszystkim wsie, to przede wszystkim obszar wiejski i sołectwa. I tą markę pod nazwą gmina Żnin będziemy promować gdziekolwiek tylko będziemy się pojawiać. Po to, żeby wszystkie osoby zainteresowane wiedziały, że Żnin to nie tylko miasto, ale też obszar wiejski.
No staramy się historycznie nie wracać, natomiast ta sytuacja finansowa rzeczywiście na początku była skomplikowana. Tych inwestycji, mimo że zostały tutaj się już sporo wymienionych, no to nie jest szczyt naszej możliwości. W związku z tym w budżecie na 2016 rok przewidzieliśmy znacznie więcej tych zadań do realizacji. Natomiast żeby realizować zadania, trzeba mieć środki. I dzisiaj też bardzo ważna rzecz, która została powiedziana. Przede wszystkim będziemy uchwalali w miesiącu grudniu strategię rozwoju gminy Żnin. To jest właściwie podstawowy dokument, który powinien był się pojawić dawno temu, ale niestety ten dokument się nie pojawił. Bez strategii, proszę Państwa, nikt, żaden poważny partner nie będzie z nami rozmawiał, również na etapie pozyskiwania środków, bo żeby dostać pieniądze, musimy mieć jakiś plan wieloletni. Takim planem wieloletnim będzie strategia rozwoju gminy Żnin. Dzisiaj była też mowa o planie niskoemisyjnym. Też dokument strategiczny, kluczowy przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Regionalna pomoc inwestycyjna, który już funkcjonuje, dlatego że dzisiaj też była mowa o inwestorze na cukrowni. Tych inwestorów, proszę Państwa, pukających do bram miasta jest dużo. Niestety niewiele jestem w stanie zaproponować, bo jak dzisiaj też zostało to powiedziane, generalnie obszarów inwestycyjnych nie mamy, ale mamy pewne nieruchomości, którymi możemy inwestorów zainteresować i tak też się stanie. O gospodarce mieszkaniowej jeszcze dwa słowa. Proszę Państwa, przenieśliśmy do jednej ze spółek komunalnych sporo nowych zadań, ale między innymi największym wyzwaniem prezesa Żurawickiego będzie zbudowanie bloku socjalnego. I proszę Państwa, powiem tak, żeby ten program mieszkaniowy w zakresie tego budownictwa komunalnego był w pełni satysfakcjonujący, tak naprawdę w każdej kadencji powinien powstawać przynajmniej jeden nowy obiekt, jeżeli chodzi o mieszkania. Byłem osobiście na wizji lokalnej, zresztą też i w kampanii wyborczej oglądałem mieszkania komunalne, ale też byłem na wizji lokalnej już jako burmistrz i proszę Państwa, większość tych budynków, są to mieszkania w jakichś już ponad 100-letnich kamienicach, rzeczywiście trzeba powiedzieć sobie wprost, że inwestowanie w tego typu substancję lokalową absolutnie się nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego. Czasami jest warto zbudować coś nowego, ponieść na początku wysokie koszty, żeby po prostu potem utrzymanie było tańsze. Niestety te mieszkania, które teraz obecnie są zasiedlone, one właściwie podlegają pewnemu liftingowi, a to wymienimy okna, to wymienimy drzwi, no po prostu remonty trzeba robić kompleksowo, żeby z tego jakieś oszczędności były, takie drobne naprawy, odświeżanie, niestety do niczego dobrego nie prowadzą. Lepiej to zainwestować w infrastrukturę nową. Myślę, że wszystko zostało powiedziane. Jeszcze, proszę Państwa, tak, dwa słowa jeszcze odnośnie restrukturyzacji. Bo też to jest taka strona, którą próbujemy zmienić w naszej działalności. Mamy słabą prasę. Dlaczego? No to pewnie nie do mnie pytanie, bo to jest kwestia osób, które przekazem medialnym się zajmują. To, co udaje nam się zrobić, to konferencje prasowe, które się w miarę regularnie odbywają, natomiast zdajemy sobie sprawę, że dostęp do internetu to nie jest wciąż powszechność, więc jak gdyby ta grupa mieszkańców, która zostaje na bieżąco śledzić nasze działania, jest wciąż niepełna. Więc stąd te spotkania też między innymi z Państwem, żeby osobiście o pewnych rzeczach opowiedzieć. Czego nam brakuje, proszę Państwa? No brakuje nam wszystkim cierpliwości, bo nie od razu Amerykę zbudowano, jest to pierwszy rok działalności. Apeluję, żeby temu właściwie w 100% nowemu zespołowi, bo tak jak dzisiaj zostało to powiedziane, zbudowałem nowy zespół. W myśl zasady każdy pracodawca ma prawo dobierać sobie pracowników takich, jakich uważa za stosowne.
Odbyłem, proszę Państwa, i wciąż odbywam spotkania z pracownikami. Zasada była prosta. Kto chce współpracować, współpracuje. Kto chce odejść, odchodzi. Kto próbował współpracować, a nie udało mu się nawiązać współpracy, bądź byłem niezadowolony ze współpracy, no to się po prostu rozstaliśmy. Zespół jest nowy, dajcie nam szansę. Dobrze, że taka decyzyjność jest, a nie jestem powołany nie wiadomo na jaki długi okres czasu. Jest to okres czteroletni. Myślę, że w okresie czteroletnim przynajmniej pewne zadania rozwojowe uda się zrealizować, a ocena przyjdzie za 4 lata. Ja jestem też zawsze gotowy odejść w odpowiednim momencie, żeby nie ulegać emocjom i jeżeli taka będzie wola wyborców, że po tych 4 latach jednak Państwo uznają, że no ten zespół nie spełni Państwa oczekiwań, no to rzeczywiście tutaj na siłę nie będziemy się trzymać na naszych tutaj fotelach. A przez ten czas będziemy robili wszystko oczywiście, żebyście Państwo byli zadowoleni. Chcemy podjąć działania prorozwojowe. Czy nam się to wszystko uda? Trudno powiedzieć. Musimy być przygotowani na pozyskiwanie środków unijnych. Jest teraz ten dobry czas, żeby się do tego przygotować. Była dzisiaj mowa o instrumencie finansowym, jakim są obligacje. Będziemy po nie sięgać. Będę starał się przekonać radnych z Rady Miejskiej, żeby jednak tą szansę tej gminie dali i spróbujemy poza tymi pożyczkami, kredytami, zwłaszcza tymi, które zostały zaciągnięte na spłatę wcześniejszych kredytów, sobie szybciej poradzić, żeby większe możliwości stworzyć, jeżeli chodzi o dofinansowanie typowo inwestycyjne. I na zupełnie koniec, zanim przejdziemy do tego najważniejszego dzisiaj, do najważniejszej części dzisiejszego spotkania, czyli możliwość uzyskania odpowiedzi na wątpliwości czy zadania pytania, chciałbym dwa słowa na temat współpracy z Radą Miejską. Po pierwsze, chciałem Państwu powiedzieć, że mieszkańcy Cerekwicy, Kaczkowa, Kaczkówka i Uścikowa dokonali dobrego wyboru. Elżbieta Gogola była potrzebna tej gminie jak tlen. Ja mam zwyczaj współpracować z osobami rozsądnymi, które przyszły do Rady Miejskiej nie po to, żeby dbać o własne interesy, nie po to, żeby traktować dietę radnego jako dodatkowe wynagrodzenie lub pieniądze na jakieś wykonywanie remontów w domu, tylko po to, żeby służyć Państwu, żeby służyć społeczeństwu. I jest to właśnie taka okazja, żeby podziękować nie tylko tutaj obecnej Elżbiecie, ale też wszystkim tym w Radzie Miejskiej, którzy wciąż widzą w naszej pracy szansę. Jak są trudności, to nie idą w kierunku awantury, tylko idą w kierunku rozmowy, jakiegoś rozsądnego dialogu. Dzięki temu, proszę Państwa, w tym roku 2015 udało nam się pewne rzeczy w zgodzie zrealizować. A w kolejnym roku już zostały zadania wpisane do realizacji, jeżeli chodzi o gminę Żnin, więc tych zadań będzie znacznie więcej. Czas na Cerekwice w przyszłym roku i dalej będziemy tutaj te zadania wspólnie realizować, także mam nadzieję, że nadal w tej zgodzie i w tym rozsądku przyjdzie nam pracować. Bardzo się cieszę, że w Radzie Miejskiej, Rada Miejska w Żninie nie została zdominowana przez politykę. Nie mamy czasu właściwie na zajmowanie się polityką. Zajmujemy się rozwojem tej gminy i bardzo się cieszę, że mówimy w tym rejonie o radnym wspierającym, a nie radnym przeszkadzającym. Także jest okazja, żeby dzisiaj Elżbieta Tobie podziękować. No i dziękuję przede wszystkim sołtysom za tą wyrozumiałość, że no, jeżeli my zwracamy na coś uwagę, to nie robimy tego złośliwie i na przekór, tylko chcemy, żeby rzeczywiście ten fundusz sołecki to był jednym z elementów tej całej machiny,
finansowej. Dziękuję Państwu również za cierpliwość, za wyrozumiałość, za każde dobre słowo, bo rzeczywiście tempo pracy mamy bardzo duże. Jak jest duże tempo pracy, jest dużo zadań równolegle realizowanych, to nie sposób uchronić się od błędów. Jak pojawiają się błędy, staramy się je w jak najszybszy sposób niwelować i pewne rzeczy przy okazji naprawiać. To ja ze swojej strony mam tyle i oddaję głos Pawłowi Sikorze, który poprowadzi dalszą część. Zebranym zaprezentowano efekty rocznej pracy i wyjaśniono te, które budziły kontrowersje społeczności. Podczas dyskusji mieszkańcy tego regionu gminy zgłaszali swoje sprawy i potrzeby. Wśród tych najważniejszych, nurtujących ich na co dzień, jest słaby stan dróg i oświetlenia. Kośnicki uzasadnował, kiedy gmina będzie spółkę z powiatem i się weźmie za tą drogę tu od szkoły w Cerekwicy w kierunku Sylwowa, bo to jest powiatowa droga, czy miejska. Ten odcinek ma. Na każdej zebranie było mówione, że to jest droga historyczna. Bo gór. A przez tą wioskę w środku wsi taki brud zabytkowy, jeszcze dziurawy. I by to tak jakby gmina z powiatem tą drogę zrobiła, to by połączyła drogę powiatową przesunową z drogą wojewódzką. Proszę Państwa, jeżeli jest zarządcą drogi powiat chiński, to powiat występuje do gminy, szuka partnera. To partnerstwo to jest dobra wola. No bo my mamy drogi gminne, mimo że one są na terenie powiatu, to powiat do gminnych dróg nie dokłada. Natomiast pan starosta wpadł na pomysł, że jak na terenie gminy są drogi powiatowe, to gmina powinna do dróg powiatowych dołożyć. Więc to jest taki średni interes, tak? Co jest z tego cenne? No cenne jest to, że ta droga rzeczywiście jest umiejscowiona na terenie gminy i bez względu na to, kto ją zrobi, ona będzie. I to jest rzeczywiście dla nas cenne. Natomiast tutaj inicjatywa, jeżeli jest to droga powiatowa, leży po stronie powiatu i rzeczywiście na etapie planowania budżetu czy uchwalenia budżetu rzeczywiście pan starosta każdorazowo występuje z propozycją dofinansowania danego odcinka drogi z udziałem środków gminnych. I na te zadanie, jak już wcześniej powiedziałem, przewidzieliśmy w 2016 roku 300 tysięcy złotych. Jeżeli dostaniemy wniosek z powiatu, że w opinii Zarządu Dróg Powiatowych, bo to właściwie tam ta jednostka zajmuje się klasyfikowaniem dróg do remontu, to ona będzie wskazana, ta droga, no to rzeczywiście nad tym się pochylimy i jeżeli taka oferta się pojawi, to się nad nią zastanowimy. Ale inicjatywa przy drogach powiatowych leży po stronie powiatu. Występujemy z prośbą do urzędu o naprawę, załóżmy rampy. I teraz tak, urząd przyjeżdża naprawić i my nic jako sołtysi o tym nie wiemy. I codziennie się tam chodzi, czy co drugi kontrolujemy, czy jakiś mostek zachwany. Prosilibyśmy o to, żeby w chwili naprawienia powiadomić nas. Macie Państwo nasze telefony, czy przyjedziemy tam w ten i w ten dzień, będziemy naprawiać, czy byliśmy naprawić, żeby była taka ta komunikacja. Kwestia informacji, powiem tak, pracujemy nad tym, różnie nam to wychodzi, natomiast moja prośba była do kierownika Piechowiaka, że cokolwiek się dzieje, tak jak będzie to miało miejsce w Cerekwicy, radny z okręgu, sołtys jednocześnie. Jak będzie wykonywane coś w Kaczkowie, nawet może nie tyle, chociaż przy odbiorach też powinniście być. Bo podam przykład, wszystko Korzystewka. Został zamontowany punkt świetlny. Nie można testować zamontowanego punktu świetlnego o godzinie 15 po południu, tylko trzeba to zrobić wieczorem, bo trzeba sprawdzić, w jakim promieniu, przepraszam, ta lampa świeci. Nie da się tego ocenić o 15. I rzeczywiście, że tu była interwencja sołtysa. Zadzwonił do mnie, poprosił mnie, czy podjadę. No, wracałem tam do domu wieczorem, podjechaliśmy, się umówiliśmy i rzeczywiście była poprawka. Ale punkt był zamontowany za dnia. Odbiór nawet powinien być też wieczorem, żeby po prostu komisja, która tego odbioru dokonuje, żeby miała pogląd na sprawę.
Więc nad tym pracujemy, będziecie Państwo oczywiście powiadamiali. Natomiast też mam do Państwa prośbę przy tej okazji. Bardzo musiałem się napracować, żeby skończyły się odbiory zza tak zwanego biurka. Żeby nie było odbiorów, zrobiliście? Zrobiliśmy. Na pewno dobrze? Dobrze. Dobra. I podpisujemy. Nie. Bo to jest powoływana przeze mnie komisja, że ona ma jechać na miejsce i ocenić, odebrać inwestycje. I mam do Was wszystkich prośbę, że jeżeli przyjedzie tam do Państwa, do któregoś z sołtysów, czy Pani Radna, ma być komisja. Bo proszę Państwa, no niestety jeszcze mamy taki problem, że zamiast trzech ludzi jedzie jeden. O tyle jest to, że tak powiem, no nie chcę powiedzieć, że dobre, ale no, że mówi, że no sam był, tak? Że nie kłamie chociaż, tak? Że czy dorabiane są podpisy. Ma być komisja. Po to komisję powołuję. To nie jest jakieś duże ciało składające się z kilkunastu osób, tylko to są zazwyczaj dwie, trzy osoby. One powinny być wszystkie na miejscu odbioru. I ja sobie też zażyczyłem, że w miarę możliwości, jeżeli nie kierownik, to przynajmniej ja na tych odbiorach chcę być, żeby przede wszystkim zobaczyć, czy procedury zostały zachowane. Także z jednej strony poprosiłem kierownika, żeby Państwa o tym informował, ale też jak tu jest sygnał, że jakaś inwestycja się dzieje, bądź nie macie Państwo wiedzy, żeby też przy okazji, jak Pana kierownika tam złapiecie, czy będziecie w urzędzie, po prostu zadeklarować, że chcielibyście, jak się ktokolwiek pojawi u Was we wsi, być, żeby na tą inwestycję czuwać. Czy teraz za śmieci trzeba płacić co miesiąc? Tam ludzie tam. Już to trochę to za powietrze, bo tam jest. Zawsze przykładowo płacimy dwa razy do roku, czy kwartalnie, a teraz raz w miesiącu, to już to jakaś. Może to być oczywiście, jeżeli ktoś wykazuje wolę płatności w takim szerszym wymiarze, to jak najbardziej jest to możliwe. Z tego pisma nie wynikało może dlatego, że po prostu procent osób płacących w ten sposób jest bardzo wąski, więc ja podejrzewam, że nawet wiedział, przygotowując pisma do Państwa, nawet takiego założenia nie przyjmował. Po prostu my jesteśmy zadowoleni, jak mieszkańcy płacą co miesiąc, a jeżeli chcecie, żeby Państwo tą płatność kumulować na dwa razy, absolutnie nie ma takiej przeszkody, więc może Pan bezpiecznie płacić. Mamy co prawda jesień, zimę, to już za pasem, prawdopodobnie może no, jesień będzie trwała do wiosny. Wiemy, wszyscy doskonale, że teren wydzielony jest na rejony i powiedzmy są podmioty, które no, te swoje rejony odświeżają. Ja mam takie pytanie, jaka jest procedura zgłaszania, jeżeli Pani i droga powiedzmy zawiana, to proszę nas poinformować. Mieszkańcy mają zgłaszać ten fakt do sołtysa, sołtys do podmiotu, żeby to po prostu było jasne. Prawda? Rzeczywiście gmina została wzorem roku ubiegłego podzielona na pewne obszary. Chcemy, aby dostęp podmiotu do odświeżania terenu był jak najbliższy, żeby nikt nie musiał pokonywać kilkudziesięciu kilometrów po to, żeby do Państwa dojechać, więc dlatego jest ta rejonizacja, żeby można było zgłosić podmiot, który na miejscu Państwa lub w niedalekiej tutaj odległości obsłuży. W środę będę rozmawiał z panem kierownikiem Piechowiakiem. Myślę, że ten sposób komunikacji i zgłaszania tutaj on będzie inicjował, będzie za to odpowiedzialny i się umówmy, że informacje rzeczywiście przekażę. Zresztą pewnie informacje będą. Ja nie wiem, czy nawet pan kierownik nie planuje spotkania z sołtysami, żeby o tym na ten temat porozmawiać. Więc na pewno komunikacja tu powinna być płynna i pójdą informacje i do radnych, i do sołtysów, więc Państwo będziecie mieli na bieżąco informacje, jak ten system będzie funkcjonował. Na koniec. Zapraszam. Burmistrza o ten nasz chodnik tutaj, bo ten chodnik był robiony tam kilka lat wstecz i no niestety, ale są miejsca, które się niestety ale zalewają i ten tak, tutaj ten odbył się od strony roku i jest naprawdę już jak się robi w połowie, to jest fatalne. To zalewane tutaj. Na pewno nie jest to duża inwestycja, a warto by to zrobić. Jeżeli trzeba by rozstrzygnąć, czy jest to powiatowa, czy gminna. Bo jeżeli gminna, no to znowu wszystko na naszych barkach. Dobrze, to będziemy się z panią radną tutaj zastanawiać. Ja mam nadzieję, że będę wyrazicielem wszystkich państwa.
i bardzo serdecznie podziękuję panu burmistrzowi i panu Pawłowi za dzisiejszą wizytę, za tak wyczerpujące tutaj relacje o działalności gminy Żnin za 2015 rok. Oczywiście zapraszamy częściej, chociaż to nie jest pierwsza wizyta pana burmistrza, bo pan burmistrz był także u nas na dożynkach, prawda? Tak, bardzo ładnie śpiewał, tańczył, więc dziękujemy i zapraszamy częściej. I proszę pamiętać o inwestycjach na naszym terenie.